Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Perskins, a witam was w kolejnym odcinku z nowej serii. I dziś to już jest drugi odcineczek, ale co, tak na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć jeszcze o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapce w górę dla zasięgu. No i wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Sim. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. A jeśli by ktoś chciał wiedzieć, jaką mam jednostkę centralną komputera, to oczywiście również jest w opisie. Także generalnie, jeśli chcecie coś wiedzieć, to tylko ino sprawdzać opis. A tak jeszcze skrótko z informacji parafianych, co chciałbym dzisiaj zrobić. A mianowicie dzisiaj chciałbym bardziej skultywatować pole po rzepaku, gdzie ostatnio kosiliśmy. I jakby się udało, to jeszcze sobie małe sianokosy zrobić, już tak na sam początek skosić sobie łąkę tylko. No i to by było w sumie na tyle. Jak widzicie, pieniądze jeszcze nieogarnięte, zwierzęta też nieogarnięte, z racji takiej, że nie zdążyłem. Nagrywam ten odcinek w sobotę i nie zdążyłem jeszcze ogarnąć, ale myślę, że już na kolejnych odcinkach to już będzie wszystko ogarnięte. Także co, ja sobie już chwilę zasiadam do case'a, bo właśnie dziś będziemy sobie robić nim. A i ogólnie, jak możecie to zauważyć, jakby no, ogarnąłem sobie grafikę, wgrałem sobie shadery, nowe tekstury, przenic tego typu. Oświetlenie sobie wgrałem i no, mi się wydaje, że jest spora różnica, jeśli chodzi o grafikę. Możecie napisać, co myślicie o tej grafice. Mi się wydaje, że no naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko wygląda ta grafika teraz i na pewno o wiele, wiele lepiej. Także co, bez zbędnego gadania, ja już no, mówię, zasiałem sobie do case'a, podniesiłem kultywator. Jedziemy sobie właśnie dzisiaj case'em, bo jakoś fajnie mi się nim pracuje, fajnie on wygląda, no to wiecie, chciałem, żebyśmy nim trochę sobie też porobili, nie? Także w sumie gites, a myślę, że sobie ściszymy trochę dźwięki, tak na 80, bo trochę za głośno mi się daje, że tam było na OBS-ie. Lepiej, wiecie, ja wolę mieć pewność, że mnie lepiej słychać, niż że jest gra za głośno, nie? Dobrze, wiecie, o co sami chodzi. Także no, my sobie już lecimy na właśnie pole. O, teraz myślę, że to jest jeden olo, te dźwięki, o tu jest chyba ta droga gdzieś, tak, dokładnie. Myślę, że teraz dźwięki są właśnie dobrze, bo nie dochodzi do 25 aż, no znaczy czasami tak, ale to tam myślę, że to już będzie teraz gibes, nie? Już, kurczę, jak sobie ogarnę tą grafikę, teraz no, maszyny, w, tak, mapa, ta save, wszystko elegancko ogarnięte, to mówię, o tutaj jest ta droga, zapomniałem, to już mówię, dobra. Może nie mam ogarnięte jeszcze do końca save'a, ale to tam już mówię, też te małe drobiazgi są. Dobra, mówię, zasiadamy do komputera i lecimy z nagrywaniem, nie? No po prostu nie mogłem się już doczekać, kiedy już znowu sobie nagram jakiś odcineczek, bo naprawdę, no, ta grafika teraz, jak ją jeszcze zmieniłem, to jest po prostu bajka. Teraz, no, jeszcze dokupić sobie kierownicę i wiatr, wtedy to już w ogóle będzie pięknie wyglądać ta gra. Jeszcze jakbym miał free tracka, to w ogóle było dobre, ale to tam wiecie. Najważniejsze, żebym mieć tą kierownicę jednak. Popatrzcie na kultywację, jak ona teraz pięknie wygląda. O wiele, ale to o wiele lepiej to wszystko sobie wygląda, bo kultywacja, no to wiecie, zawsze wyglądała tak, że od razu ziemia była widać. A tutaj, jak widzicie, no kultywacja jest całkiem inaczej, także no, tekstury właśnie sobie poogarniałem. I no, moim zdaniem pięknie to wygląda teraz, te tekstury, nie ma co ukrywać. A moim zdaniem o wiele lepsze właśnie one są. Dzięki czemu no chce się aż grać. Teraz właśnie zmieniłem te tekstury, no to mówię, no. No nie mogłem już się dobra, zmieniłem sobie może na polowemu, bo nie daję sobie rady. To mówię, już nie mogłem się doczekać, kiedy już kolejny odcinek będziemy nagrywać sobie. Także dlatego też sobie jeszcze nie ogarnąłem do końca save'a. Bo to jest po prostu, no. Jeszcze nigdy w życiu takich chęci nie miałem nagrania do farminga, już, znaczy w życiu, no ogólnie miałem kiedyś tam. Ale odkąd mi odeszły ta wena, jakby wiecie, przez tą grafikę i to wszystko, no to po prostu już mi się nie chciało za bardzo w to grać. A teraz znowu mi naprawdę ta wena powróciła tak naprawdę do tego farminga. Także no, myślę, że możecie się cieszyć, bo mogą być też czasem ciekawsze odcineczki. Także no, właśnie na przykład teraz, jak tutaj pszenica pięknie wygląda nam też. Ładnego koloru nabrała, tego wszystkiego, no naprawdę bajka to wygląda. Jeśli chodzi o tekstury. Tak właśnie, no dzisiaj to sobie wszystko ogarnąłem, z rana sobie zasiadłem do komputera, znaczy z rana, no, tak koło 10 sobie zacząłem
shadery wszystko ogarnąłem sobie, bo już mówię, dobra, zrobiliśmy nowego save'a, no to by się przydało w końcu sobie ogarnąć te shadery, oświetlenie i te tekstury, nie? No i postanowiłem, że tak też zrobię dzisiaj. No i po prostu no, nie żałuję tego, że to ogarnąłem sobie. Miejmy nadzieję, że też dzięki czemu to wpłynie na jednak też coś na wyświetlenia, bo jakby no teraz już jakby to była karta, no to już też były fajne wyświetlenia, ale wiecie, to nie było to, że na przykład były ogromniaste wyświetlenia, znaczy teraz te wyświetlenia są też mniejsze przez to, że nie było regularności za bardzo na kanale i rzadko się filmy pojawiały, ale no ta grafika też myślę, że coś tam miała wpływ. No i na przykład ta grafika też miała wpływ na mnie, nie? Że mi się po prostu, no mówię, nie chciało grać. Nie miałem po prostu wady wcale do farminga grania, bardzo mało w niego grałem ostatnimi czasami, no a teraz powróciła mi. Ja, jak stworzyłem nowego save'a, to mi właśnie powróciła, a jak teraz mam te nowe tekstury, to wszystko to mi jeszcze bardziej ta wena powróciła, więc no myślę, że możecie się cieszyć, bo to na pewno będzie na plus dla was, nie? Tak mi się wydaje bynajmniej. Ja bym tu sobie może jeszcze trochę ściszył, bo jednak jak kładę pod górę, to trochę drzeja ten case, no i mi się wydaje, że trochę głośno będzie, ale no jednak fajnie jak ten case jest tam gdzieś czas słychać, ale za mocno to też niedobre. Włączymy mu tu dwójkę, bo on sobie nie da rady po tą górę. Niby ma tyle zapasu koni, ale jednak gdzieś on tam ten ciężar odczuwa pod tą górę. Dobra, ale tam i no. Tutaj te ciągniki na tej serii na pewno tutaj lekko teraz nie będą miały, no bo tu jest bardzo duży teren właśnie na tej mapie, co mi się, tak jak wspominałem, już to bardzo podoba. Bo zwyczajnie nie lubię płaskiego terenu i tak samo jak na przykład są pola kwadratowego, też tego nie lubię. To jest po prostu mapa, której brakowało tak naprawdę w FS-ie 22, no i dzięki Ankusowi, no to mamy tą mapę. No ale o ten temat już nie będziemy się rozgadywać, bo zwyczajnie mówiłem na ten temat w poprzednim odcinku, no to wiecie, o co sami chodzi, dobrze, nie? Mam nadzieję, że tu i no tylko nie zanudzam was, bo tak trochę, wiecie, zamulona jakby gadam, mam wrażenie, ale myślę, że nie. Dobra, 8 minut prawie odcinka mamy, myślę, że kultywatować zdążymy całe pole, ale skosić już będzie, znaczy skosić łąkę już będzie, myślę, że trochę ciężej całą. Ale zobaczymy, może trochę dłuższy odcinek zrobimy, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze w praniu. Ja ogólnie tak miałem w planach, żeby dłuższych niż 25 minut odcinków nie robić, no bo mi się wydaje, że po prostu nie ma sensu na razie, bo też tego nie oglądają. O, teraz na przykład on tu no, trochę cicho jest, też trochę za szybko jedzie, ale wie, tak aż tych dźwięków się też nie da ustawić, no i różnie to wygląda. Wiecie o co chodzi, to a tu widzę ino, że Kejsior tu ma ino hamulce, widzicie, mamy zadbane o Kejsa, bo ino zahamowałem trochę i już tam ino stał, nie? Aż się, znaczy trochę tam ciągnął na dół, wiadomo jak to wygląda, ale wiecie o co chodzi. Gdybym miał tą kierownicę i te biegi, no to tu by naprawdę była bardzo fajna gra, ja wam powiem, na tym górze z tym terenie jednak. Bo jak jest taki płaski teren, no to jednak no nie ma co robić z tymi biegami, a tutaj jest ten dłuższy teren, no to jednak jest co robić z tymi biegami. Może kogucika sobie tu zapalimy, o elegancko, nawet kogut wygląda ładnie, widać. O wiele bardziej widać, bo jakby wiecie, że on tam sobie mruga. Tak za niego koguta za bardzo nie było widać, a teraz no i ładnie jest widać, że on tam i no jest jednak odpalony. Wiecie, z kogutami praca to jednak jest lepiej wygląda, jakby po prostu taki klimat daje, jakby wiecie, o co sami dobrze chodzi, nie? Ciekawe, czy jak na przykład weźmiemy drony, kupimy sobie, bo to jest jakby też do kultywatora, czy będzie taka sama tekstura, czy wiecie, będzie też całkiem inna, bo tego tak naprawdę no nie sprawdzałem. A tutaj widzę, że ta ziemia i no też ładnie spod widać jak spod kultywatora sobie wychodzi. Jeszcze fajnie by było, jakby wiecie, jakieś tam dziury były i te kamienie, jakby te nie wiem jak to się nazywa, ale te kramle takie, co wchodzą w ziemię, fajnie by było, jakby widać, że one tam jednak się ruszają w tej ziemi trochę, no to by też było pięknie. Może kiedyś się doczekamy w tego farmingu w przyszłości, zobaczymy. Ale myślę, że jest taka możliwość, że się doczekamy. Jak dla mnie, no kolejny farming już nawet nie musi wychodzić na PC-ta, chociaż wiecie, to tak samo jest z każdym farmingiem, na przykład z 19 miałem tak samo,
że uważałem, że to już jest naprawdę dobry farming. No i nie chciałem, żeby już bliska dwójka wychodziła, bo uważałem, że nie potrzeba, no ale wiecie, jak wyszła jednak ta bliska dwójka, no to całkiem inną jakoś wprowadziła. O wiele lepszą. Moim zdaniem, no każdy farming wnosi coś lepszego, na pewno ładniejszą jakoś to wszystko, a nie tak jak większość uważa, że tak samo. Widzę, że tutaj zapomniałem ponieść, ale dobra. Trochę nierealnie to wyglądało, ale mniejsza o to. Myślałem, że podniosłem, ale jednak nie podniosłem. No trudno. Dobra, my tu już mamy sobie elegancko, kultywacje zaraz są uogarnięte, już nie zostało, także fajnie. Już dużo nie ma i wtedy sobie znowu zjedziemy na farmę i będziemy sobie jechać na łąkę, sobie ją skosić, nie? Pierwsze sianokosy na nowej serii, także elegancko. Będzie, no przedostatni przejazd jeszcze raz do góry, będzie trzeba zrobić przejazd i będziemy mieli kultywację uogarniętą sobie. Może jeszcze wapno tutaj rozwieziemy, żeby wiecie, to nawiezienie jednak było lepsze. Lepsze plony, żeby dało, wie ta samia dobrze odchodzić, to może sobie i no tu to wapno też puścimy. Dobra. Jeszcze raz musimy sobie tu ino przejazd do góry zrobić. I tutaj mówię, zjeżdżamy sobie na farmę i podczepiamy kosiarkę. Kosiarkę podczepię sobie do case'a z racji takiej, że po prostu na łąkę mamy dosyć sporą trasę. Myślę, że nawet nie będziemy jej nagrywać, tylko teraz sobie zrobię. Chociaż w sumie jakbym mógł sobie zrobić cięcie, no to w sumie mogę do szczątki sobie podczepić. Wtedy po prostu na trasy nie będę nagrywał, bo się nie opłaca, bo zwyczajnie, bo jest, to jest naprawdę daleko dosyć. No i chwilę to zbawi, zanim tam dojedziemy. Dlatego jej nie będę nagrywał. No to w sumie sobie świątką pojedziemy. I mówię, pojedziemy sobie, zrobię cięcie i wtedy sobie będziemy już widzieć się, jak już będzie na polu albo dojeżdżać, wie tak samo dobrze, o co chodzi, nie? Dobra, my sobie jeszcze tu musimy dokończyć i będziemy mieli kultywację z głowy elegancko. Dobra, teraz włączysz mu normalne biegi, uliczne. Dobra, mordy, jesteśmy z powrotem już po małym, krótkim cięciu. Ale sobie wjeżdżamy sobie ino elegancko na farmę. No mówię, podczepiamy sobie kosiarkę i będziemy sobie lecieć z sianokosami. Ło, dobra, trochę go ino tu przemoliłem, nawet nie sprawdzałem, czy coś nie jedzie, całe szczęście nic nie jechało. Dobra. Mam nadzieję, że no za tą pracę tutaj dobrą, bo mi się wydaje, że no kawał dobrej roboty odwaliłem w tym momencie na tym save'ie. To dzięczycie się sporą liczbą łapek i tego typu sprawami, nie? No ale dobra, my sobie już tutaj ino mówię, zjeżdżamy na tą farmę. Postawimy go sobie w sumie tutaj na razie. Postawimy go sobie tutaj. Później to tam wieta poza odcinkiem już go sobie ogarnę. Możemy w sumie cofnąć bardziej pod tą wiatę. O, tutaj ino. Niech sobie tutaj sobie stoi, wyłączymy go guciki. Opuścimy tura, żeby tam ino miał lżej chłopok. Dobra, to tak mi trzeba. Zgaszamy go i co, bierzemy ino sobie naszą siuntkę. Mam podczepiony ten, czy nie? Mam, dobra. No to tutaj ino trzeba odczepić sobie. Cold start, dobra, odpaliła za pierwszym. Dobra, tutaj możemy przynajmniej głośniej dać, bo siuntki to w sumie prawie nie ma słychać, więc wiecie, o co chodzi. Więc o, to nie to, tylko tutaj oddamy elegancko. Możemy dać nawet no 100, bo siuntka tu naprawdę cicho jest słychać. To ją ino damy sobie nas. O, przypadkowo wam przełączyłem scenę. Dobra. No mówię, siuntki właśnie cicho jest słychać, także. Dobra. Także no mówię, trzeba było podgłośnić case'a i no jest za głośno słychać, siuntkę trochę ciszej, no i wie to tak to wygląda z tymi dźwiękami, nie? Ze środka to w ogóle jej nie ma słychać. Praktycznie, ale dobra. I no podjeżdżamy już sobie pod naszą kosiarkę. Wie co, zrobię cięcie sobie i będziemy już albo trochę wyjedziemy w sumie i wtedy zrobię cięcia. Wtedy będziemy się widzieć na polu, nie? Dobra, jeszcze trochę. I jest elegancko. Dobra, albo dobra, niech jest. A nie do przodu daje, a nie do tyłu. Dobra, lecimy sobie. Bo w tym momencie widzę, że no siuntki praktycznie nie nasywać, tylko mnie.
bo pasek jest naprawdę dole od teraz i no bardziej słychać, no ale wiecie, z zewnątrz tak ciągle jeździ, to też nie za bardzo. A i ogólnie jeśli chodzi o tą drogę, nie wiem czy wspominałem, bo na poprzednim odcinku to droga jest oczywiście, ta droga jest przeze mnie zrobiona, jej szybciej tutaj oryginalnie nie ma, ale ja ją sobie po prostu zrobiłem, żeby wiecie, żeby po prostu sobie nie objeżdżać naokoło, tylko sobie tutaj ino móc sobie jechać. Bo wiecie, naokoło tak jeździć trochę to by było słabo, nie? Dobra, mordy, ja sobie tutaj dojeżdżam do ulicy, więc co? Ja sobie robię cięcie i widzimy się, jak już będę na polu, albo będę dojeżdżał. Dobra, mordy, jak widzicie, my już sobie tutaj ino dojeżdżamy na naszą łąkę piękną. Jeden tutaj tu. Dobra, mordy, sorry za to cięcie znowu, ale dobra, my sobie już tu ino dojeżdżamy na naszą łąkę. I będziemy co rozwiać, rozłożymy sobie ino naszą kosiareczkę, no i będziemy sobie lecieć, nie? Tak myślę, że do 20 minut, maksymalnie 23 minuty i wtedy będziemy sobie ino kończyć odcinek. To jest to, czy nie? Tak, to jest oczywiście tu. Także co, łopu, a dobra, jest opuszczone. No i pięknie się wkręciło na obroty i możemy sobie ino lecieć z sianokosami. Myślę, że na spokojnie to 20 na godzinę możemy sobie tutaj ino lecieć, bo ta łąka też taka dosyć trochę większa, więc wiecie, szybciej pójdzie koszenie bynajmniej. Także no myślę, że do 20 na godzinę możemy sobie tutaj na spokojnie pocisnąć. Ło! Ino tutaj trochę nie odbiło nam, że tak powiem, ale wszystko ogarnięte. Dobra. Lecimy. Nie no, mordy, teraz już czuję, że te odcinki będą naprawdę o wiele, ale to o wiele dłuższe. Muszę też jakieś ciekawsze akcje wymyślać na odcineczki. Może uda się kogoś ogarnąć też na odcinki, żeby, wiecie, nie było tak nudno. Także zobaczymy, nie? Bo myślę, że jak odcinki będą ciekawsze, jakieś ciekawsze akcje, no to będziecie to chętniej na pewno też oglądać, nie? A jak wiecie, przynudzenie to wszystko, to wiecie, no nie ukrywam, też bym takich nie oglądał za długo. Chociaż no ja bardzo jakoś nie przynudzam, ale wiecie, tak mi się wydaje, że nie zanudzam. Ale wiecie, chodzi bardziej o akcje, żeby takie lepsze były, coś takiego. Żeby po prostu były jakieś ciekawsze, żeby nie ciągle w kółko to samo, tylko wiecie sami o co chodzi, nie? Dobra, lecimy. Na pełne ino tu. Już no te sianokosy tu naprawdę szybko pójdą. Trawa też się no tutaj pięknie, to ściernisko wszystko wygląda, kolory są po prostu piękne. Nie no, odcinki no teraz będą na pewno dłuższe, bo mówię, no nie wiem kiedy na ten czas leci, tak mi się chce aż nagrywać. Dobra, lecimy. Nie pamiętam kiedy mi się aż tak chciało grać i nagrywać naprawdę tego farminga, tak jak mówiłem, ale no myślę, że to jest naprawdę dobra informacja dla was, że mi się chce teraz aż nagrywać i no i grać po prostu tego farminga, nie? Bo nagrywać ja bym mógł ogólnie, ale no wiecie, inne gry, a u mnie to jest głównie tylko farming, więc wiecie o co chodzi, nie? Dobra, cofniemy sobie tu. I lecimy. Lecimy, no 18 minut już, no naprawdę szybko ten czas leci. Też myślę, że wtedy uda się więcej akcji zrobić na jednym odcinku. Tak jak sami widzicie, no teraz też w sumie już druga akcja. Także no. Czwarty przez już robimy, także szybko to tutaj idzie. Dobra. Elegancko. A i ogólnie zapomniałem o hashtagu, a hashtag to możecie napisać. Co możecie za hashtag napisać? Szczerze mordy, nie wiem jaki hashtag napiszcie. A napiszcie, nie wiem. Hashtag kultywacja. Napiszcie hashtag kultywacja, a zamiast tego otrzymać ode mnie oczywiście serduszko. Ale żeby otrzymać serduszko, to oczywiście trzeba mieć spełnione dwa warunki, które myślę, że starsi widzowie doskonale wiedzą. I te są to naprawdę dwa proste warunki, ale dla przypomnienia dla tych nowych albo dla tych, co zapomnieli już, wam przypomnę jeszcze raz, jakie trzeba mieć warunki, a mianowicie pierwszy warunek to jest taki, że oczywiście musicie subskrybować mój kanał, a drugi warunek to jest taki, że musicie mieć subskrypcję publiczną na swoim kanale, aby je miał na pewno i na pewność, czy
czasem widzowie wciula nie robią, nie? Ale ja ogólnie myślę, że no wy mnie wciula nie zrobili. No i subskrybujecie mnie po prostu, chociaż większość osób, która mnie ogląda, no to jest zdecydowanie widzowie bez subskrypcji, także jeśli jeszcze mordo nie masz subskrypcji zostawionej na kanale, no to koniecznie zostaw. No i dobrze by było, jakbyś zostawił dzwoneczkiem, bo wtedy po prostu będziesz miał powiadomienia na bieżąco o nowych odcinkach, live'ach, chociaż live'ów ostatnio no nie ma za bardzo. Ale może teraz, bo live'ów tak szczerze no mi się też nie chciało robić, ale może teraz jak jest no grafika, wszystko ładnie, pięknie, no to może się zachce znowu robić, o że tak powiem. Trzeba, może też ogarniemy sobie jakąś sejwika specjalnego na live. Zobaczymy, jak to tam ino jeszcze będzie. Fajnie by było w sumie ogarnąć sobie takiego sejwika na live'a. No i też myślę, że właśnie na dzikiej, bo bardzo fajnie by to na pewno wyglądało na dzikiej sobie pograć. Ja mówiłem, że my tutaj nie zdążymy skosić całej jąki. No tak szczerze, no nie mówiłem tego. Nie no, oczywiście żart mówiłem, bo nie zdążymy całej skosić. Ale naprawdę mało zostanie już do koszenia tej łąki, także w sumie bardzo gitas, znaczy dobrze. Już mamy 21 minut odcinka, więc no będziemy sobie już teraz powoli kończyć. Dobra, wiecie co, mordy, już sobie skończymy teraz. Żeby nie ociągać też za długo, nie? Myślę, że i tak no teraz porównując do tych, co były szycie jeszcze niedawno odcinki, no to jest naprawdę spory. Bo kiedyś to było naprawdę wyczyn nagrać taki długi odcinek. Znaczy to nie jest długi, ale wiecie o co chodzi. Także co mordy, ja wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że was nie przymuliłem. Fajnie spędziliście te 20 minut ze mną. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.